Cześć, oglądacie Holokron Extra, czyli dodatkową serię, w której odpowiadam na pytania zadane przez widzów. Zapraszam. Co stało się z mieczem świetlnym Obi-Wana po jego śmierci? Miecz, o którym mowa, to trzeci z kolei miecz mistrza Kenobi i oczywiście ostatni. Po jego śmierci miecz był przechowywany przez jego byłego ucznia i zabójcę, Lorda Vadera. Mimo pogłosek, iż trzymał go w swoim zamku na Mustafar, w rzeczywistości trofeum przebywało w zamku Bast na niezbyt przyjemnej planecie Vune, gdzie padały toksyczne deszcze. Później zamek odwiedził Skywalker wraz ze swoimi nowymi uczniami z odrodzonego zakonu Jedi. Stoczyli tam pojedynek z niejakim Orlokiem, którego ostatecznie pokonał, choć nie zabił, Anakin Solo, dzierżący właśnie rękojeść Obi-Wana. Ostatecznie miecz trafił do Praxeum na Yavinie 4. Dlaczego mistrz Yoda mówił w taki, a nie inny sposób? Być może sposób mówienia mistrza Jody ma związek z jego rasą. Mistrzyni Yaddle także stosowała charakterystyczną składnię podczas wypowiedzi, jednak już mistrz Vandar Tokare z tej samej tajemniczej rasy mówił zupełnie normalnie. Warto też zauważyć, że sposób mówienia Jody może mieć kontekst kulturowy wynikający z jego charakteru. Akcja, co za tym idzie czasowniki, najczęściej były na końcu zdania, symbolizując działanie czy też akcję jako ostatnie. Aczkolwiek w przekładaniu gramatyki angielskiej na polską nie zawsze będzie miało to sens. Jak wiele ofiar pochłonęły wojny klonów? Według oficjalnego kanonu padło dokładnie 196 463 tysiące klonów. Droidów po stronie separatystów oczywiście nie liczymy. Jednak te liczby dalekie są od rzeczywistości, przynajmniej jeśli patrząc na legendy. Tam względne wyliczenia sięgają kilku milionów. Dokładnej odpowiedzi niestety nie ma, ale jest to liczba gigantyczna. Ciężko nawet ocenić, który konflikt przyniósł więcej śmierci. Wojny klonów czy galaktyczna wojna domowa? Jak Coruscant wyglądało przed wybudowaniem wszystkich miast? Dokładnie nie wiadomo, ale najpewniej jak każda inna zdatna do życia planeta, co jeśli się zastanowić jest dość smutnym losem. Jej powierzchnia była głównie skalista i pokryta krzemieniem. Na biegunach znajdują się czapy lodowe, które są chętnie odwiedzane przez turystów. W dodatku na powierzchni istnieje miejsce zwane Monument Plaza, gdzie jak mówią turyści, jest to jedyne miejsce na planecie, gdzie mieszkańcy mogą dotknąć prawdziwej skały. Jak duży zasięg ma standardowy pocisk z blastera? Na to pytanie kanon ani legendy nie mają konkretnej odpowiedzi. W danych technicznych blastera E-11 widnieje zasięg 300 metrów. Z drugiej strony droid zabójca HK-47 twierdził, że jego snajperskie umiejętności w zakresie odległości od danego strzału są ograniczone jedynie przez krzywiznę planety. Droid ten miał jednak tendencję do wywyższania się ponad innych, także bezpiecznie jest przyjąć, że typowy model blasterów miał ponad kilkaset metrów zasięgu. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba na kanale, by zobaczyć kolejne odcinki i oczywiście niech moc będzie z wami.